Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z nami wszystkimi. Ogromnie się cieszę, że dzisiaj będziemy mogli wspólnie studiować Boże Słowo, które tutaj w Kościele Akademickim jest szczególnym przedmiotem naszych rozważań każdego dnia. Myślę, drodzy bracia i siostry, że i historia dla dzieci, i pieśń, która nas nieco przeniosła w atmosferę nieba, pozwala nam troszeczkę przebywać w obecności Boga, w obecności tego, który nas powołał do życia i również pragnie, abyśmy w Jego obecności przeżywali każdy dzień naszego życia. Moi drodzy, chciałbym, abyśmy dzisiaj studiowali Księgę proroka Izajasza, rozdział 6. I ta perykopa, ten pasaż biblijny, pozwoli nam przenieść się w inną epokę, w inne czasy. Przenieść się także w atmosferę nieba, abyśmy mogli jeszcze raz zobaczyć, jakim jest nasz Bóg. Księga proroka Izajasza, rozdział 6. Tam czytać będziemy od wiersza 1 do 4. W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym. A kraj jego szaty wypełniał świątynię. Jego orszak stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł. Dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi, a na dwóch latał. I wołał jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Pan zastępów, pełna jest wszystka ziemia chwały Jego. I zatrzęsły się progi w posadach od tego potężnego głosu, a przybytek napełnił się dymem. Moi drodzy, studiując Boże Słowo, myślę, że ten fragment będzie również fragmentem, który ubogaci nasze duchowe życie. Bo dla każdego uważnego czytelnika Bożego Słowa fragment z Księgi proroka Izajasza 6 rozdziału ma niesamowitą treść również dla nas, współczesnych ludzi. Chciałbym dzisiaj mówić o trzech wizjach, które miał prorok Izajasz w 6 rozdziale, trzech wizjach, które mogą również zmienić twoje życie. Prorok Izajasz, mówiąc o wizji Boga, w pierwszym wierszu napisał, że tę wizję umiejscawia w czasie śmierci króla Uzjasza. Czasami czytając Biblię, przeoczamy bardzo ważne fragmenty, pewne wzmianki, które pozwalają lepiej nam rozumieć kontekst historyczny. Pozwalają nam lepiej zrozumieć, dlaczego ta wizja została dana Izajaszowi właśnie w roku śmierci króla Uzjasza. Pytanie, które się rodzi w naszym umyśle, czy ta wzmianka jest istotna? Czy wizja Boga w tym właśnie momencie w historii narodu izraelskiego jest bardzo ważna? Co Pan Bóg chciał powiedzieć prorokowi Izajaszowi? A może co chciał przez tę wizję powiedzieć narodowi izraelskiemu? Co Bóg również chce powiedzieć dzisiaj do nas, ludzi współczesnych? Chciałbym, abyśmy przez chwilę zastanowili się, kim był król Uzjasz. Król, który odznaczał się wyjątkowymi cechami. Księga Kronik, w 22, Księga Kronik w 26 rozdziale opowiada nam historię króla Uzjasza i również Księgi Królewskie, 15 rozdział od wiersza 1 do 7 opowiadają o królu Uzjaszu, który był szczególnym królem. Objął panowanie w wieku 16 lat. Jego ojcem był Amasjasz, król judzki. On również objął panowanie w narodzie izraelskim w Jeruzalemie.
Jego matka Jekolia, a jego opiekun, wychowawca i ten, który uczył go bojaźni Bożej, to Zachariasz. I póki żył Zachariasz, król Uzjasz był dobrym królem, czynił to, co w prawe, w oczach Bożych, tak jak jego ojciec Amasjasz. Mając 16 lat, objął bardzo ważne stanowisko w swoim życiu, a Biblia sprawozdaje, że panował w Jerozolimie 52 lata. Ponad pół wieku. Młody człowiek, który przez całe swoje życie rządził narodem izraelskim. Ale jego postać jest niezwykła, ponieważ on wyróżnia się niesamowitymi cechami. Jako młody człowiek zatroszczył się o bezpieczeństwo narodu izraelskiego. On prowadził wojny z Filistynami. Meunici i Amonici oddawali haracz królowi Uzjaszowi. Jego sława, jego potęga, jego władza sięgała bardzo daleko. I Biblia mówi, że nawet jego sława sięgała do Egiptu. Co takiego dokonał król Uzjasz? Zbudował baszty w Jerozolimie, przy bramie doliny i przy bramie narożnej. Obwarował Jeruzalem, a postawił nawet baszty na pustyni. Był to człowiek, który miał 2600 ludzi, którzy nadzorowali jego armię, jego wojsko. Byli to dostojnicy, byli to dowódcy jego armii, która składała się z 307 500 żołnierzy. To była armia liniowa, jak Biblia mówi, która była gotowa do boju. Uzjasz przygotował ludzi do walki. Wyposażył swoją armię w dzidy, miecze, tarcze, pancerze, hełmy, również kamienie. On także zbudował przedziwne machiny oblężnicze. Przygotował machiny, które strzegły bezpieczeństwa Jeruzalemu. Miotacze pocisków. Moglibyśmy powiedzieć, że król Uzjasz był człowiekiem, który zadbał o bezpieczeństwo militarne narodu izraelskiego. Ale to nie wszystko. Ten człowiek również zabezpieczył gospodarczo naród izraelski. Biblia mówi, że miał zamiłowanie do rolnictwa, a więc zatrudniał winogrodników, zatrudniał rolników, miał potężne hodowle bydła. On to zbudował również cysterny, cały system melioracyjny i zabezpieczył również pod względem gospodarczym naród izraelski. Drodzy bracia i siostry, dobrze jest mieć takiego króla? Zadbał o bezpieczeństwo, zadbał o rozwój gospodarczy. Dobrze jest mieć takiego króla? Ale oto król umarł. Ktoś powiedział, umarł król, niech żyje król. Ale moglibyśmy zastanawiać się, co takiego działo się w narodzie izraelskim w momencie, kiedy umarł ten zacny człowiek. Człowiek, który wiele dokonał. Człowiek, który wyróżniał się szczególnymi darami i talentami. Ale moi drodzy, kronikarz, który spisywał jego życie w Księdze Królewskiej, zmiankował tylko nieliczne jego wady. Powiedział o jednej rzeczy, że świątynek, które ludzie budowali na wyżynach i tam składali ofiary i spalali kadzidło tych wyżynek i tych wzgórz i tych gajów i świątynek nie zniszczył. Pismo Święte mówi również nam o tym, że jego władza, jego sława, jego dorobek militarny i gospodarczy spowodował, że wpadł w pychę. Pismo Święte mówi, że jego serce wbiło się w pychę ku jego zgubie, a mianowicie był na tyle zuchwały, żeby wejść do świątyni, do miejsca świętego i spalać kadzidło na ołtarzu kacenia.
Wiecie, że w tym momencie wystąpił pewien człowiek, pewien kapłan, który uważał, że ta rzecz jest niestosowna. Był to Azariasz. I 80 kapłanów, którzy powiedzieli: królu, to nie twoja rzecz, ty przekraczasz swoje kompetencje. To nie jest twoja rzecz. Ta służba należy do kapłanów. I wiecie, co Biblia mówi? Że kiedy mu zwracali uwagę, on wpadł w gniew. Czasami ludzie, którzy osiągają swoje jakieś cele życiowe, swoje marzenia, kiedy ktoś zwraca im uwagę, to mówią: jak śmiesz mi zwrócić uwagę? Czy ty nie wiesz, kim ja jestem? Nie wiesz, co ja zrobiłem dla tego narodu? Jak śmiesz? Ten król rozgniewał się na Azariasza, rozgniewał się na 80 kapłanów, którzy śmieli zwrócić mu uwagę. Ale Pismo Święte mówi, że Bóg ujął się za swój lud. W tym momencie król Uzjasz dotknięty został trądem i do końca swojego życia żył w osobieniu. I Pismo Święte mówi, że nawet nie został pochowany w grobach królewskich, ale na polu obok grobów królewskich. Drodzy bracia i siostry, rok śmierci króla Uzjasza jest bardzo ważnym momentem historycznym w narodzie izraelskim. Bo w narodzie izraelskim mogły się pojawiać różnego rodzaju pytania. Co nam przyniesie przyszłość? Skoro umarł tak dostojny i zasłużony człowiek, jak my sobie poradzimy? Czy będziemy kiedykolwiek jeszcze mieli takiego króla? Bracia i siostry, i w tym właśnie momencie prorok Izajasz ma wizję Boga. W tym właśnie momencie. Kogo widział Izajasz? Słowo Boże mówi, księga proroka Izajasza, 6 rozdział, że Izajasz zobaczył Boga siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie. Bracia i siostry, musimy pamiętać o jednej rzeczy, że monarchia izraelska, która powstała w czasach jeszcze Dawida, w czasach jeszcze wcześniej, kiedy powołany został Saul, nie była zamierzeniem Bożym. To Bóg chciał bezpośrednio sprawować rząd i władzę w narodzie izraelskim i przekazywać Boże poselstwo. Ale to ludzie sami zapragnęli, kierując się wzorcami świeckimi, na wzór narodów ościennych, powołać króla, który by ich reprezentował. I moi drodzy, nie zawsze było to, że król pożądał to, co jest najpiękniejsze w istocie i w charakterze Boga. A co jest najpiękniejsze, może moi drodzy, moi bracia i siostry? Boża miłość, Boża sprawiedliwość, Boże miłosierdzie, Boża cierpliwość. Czy to są piękne przymioty Boga? Czy to są przymioty, które są pragnieniem naszego serca, królów, władców, liderów? A może coś, co zaczyna pojawiać się tak, jak również w życiu króla Uzjasza, kiedy przekroczył swoje kompetencje, kiedy zaczął myśleć, że ja coś znaczę. Kiedy człowiek zapatrzy się na drugiego człowieka, kiedy człowiek zapatrzy się na drugiego, kiedy zaczyna go gloryfikować, kiedy zaczyna doceniać jego zalety, jego talenty. Wiecie, co powoduje? Że ludzie zaczynają wierzyć swojemu męstwu, swoim talentom. Mówi: ja nie wiedziałem, że jestem tak doceniany przez ludzi. Zaczyna myśleć sobie dużo o sobie, a czasami ma bardzo zawyżoną samoocenę. Drodzy bracia i siostry, czy to jest niebezpieczne
w życiu władców? Czy to jest niebezpieczne w twoim i moim życiu? Zawyżona samoocena. Istnieje niebezpieczeństwo, że człowiek będzie myślał więcej o sobie niż powinien. Czasami to może spowodować, że ten człowiek zapomni o Bogu. O Bogu, który jest wzorcem służby, a może się pojawić świecki wzorzec władzy. Moi drodzy, nie jest łatwo być królem, być władcą i być liderem, przewodnikiem na wzór Mojżesza. Gdybym, drodzy bracia i siostry, was zapytał, czy Mojżesz był potężnym liderem, przywódcą narodu izraelskiego? Myślę, że nikt z nas by nie zaprzeczył temu. Ale Mojżesz, tak jak Biblia sprawozdaje, był najpokorniejszym człowiekiem na ziemi, którzy się rodzą z niewiast. Biblia daje nam świadectwo, że był to pokorny lider. A wiecie, dlaczego był pokorny? Wiecie dlaczego? Bo ten człowiek był blisko Boga. Kiedy ludzie oddalają się od Boga, kiedy zapominają o Bogu, kiedy Bóg gdzieś idzie w zapomnienie, gdzieś tracimy z oczu tego, który jest najważniejszy w naszym życiu, istnieje niebezpieczeństwo. Istnieje niebezpieczeństwo, że zaczniemy ufać swojej mocy. Istnieje niebezpieczeństwo, tak również, co zdarzyło się w życiu Mojżesza, kiedy nie uwielbił Boga, kiedy zapomniał, że jest ten, który włada, ten, który prowadzi lud izraelski. Kiedy nie uwielbił Boga na oczach ludu i dlatego Biblia mówi, nie mógł wejść, gdzie? Do ziemi obiecanej. Bracia i siostry, czasami słucham, jak my się modlimy, jak my się wypowiadamy i czy mamy tendencję zwrócenia uwagi na to, że wszystko, co mamy w swoim życiu, zawdzięczamy Bogu. Pamiętacie o tym każdego poranka, kiedy budzicie się do życia i mówicie, Boże, dzięki Ci za to, że otworzyłem oczy. Dziękuję Ci za to, że moje serce bije, że moje płuca pracują, za to, że mogę służyć innym ludziom, że mogę pracować, że służba daje mi tyle radości. Bracia i siostry, jak to ważne jest, abyśmy mieli świadomość stałej zależności od Boga. Czasami słyszę, że ludzie w kościele mają dosyć modlitw. Ten mówi to tylko, by się modlił i modlił. Ale bracia i siostry, kiedy mamy świadomość zależności od Boga, będziemy zawsze się modlić, bo człowiek, który się modli, ma świadomość, że Bóg jest ponad wszystkim. Kiedy udajesz się do szpitala, kiedy lekarze rozkładają ręce i mówią, nie wiemy tobie jak pomóc, kiedy przychodzi jedna i druga operacja i kiedy organizm nie podejmuje walki, nie podejmuje, różne narządy nie podejmują pracy, kiedy lekarze rozkładają ręce, wtedy modlisz się jak nigdy dotąd. Bo wiesz, że twoje życie jest w rękach Bożych. Wiem coś na ten temat, bo kiedy moja żona rok temu przeżywała ciężkie operacje, wiem, że nie tylko zbór w Podkowie się modlił, wiele ludzi modliło się w Polsce i za granicą. W tym tygodniu, kiedy moja żona była na kontrolnej wizycie, bo stale towarzyszy jej permanentny ból, pani doktor, która ją zobaczyła i przejrzała historię jej choroby, powiedziała, czy pani wie, że pani nie powinna żyć? Czy pani wie, że pani nie powinna żyć? Ale żyje. Drodzy bracia i siostry,
Życie jest darem Bożym. To nie jest coś, co pojawiło się w naszym życiu, jesteśmy, po prostu zaistnieliśmy. To jest ktoś, kto nas powołał do życia i dał nam dar. To jest nasz Pan, to jest Bóg Wszechmogący, który utrzymuje mocą swego słowa do dzisiejszego dnia ciebie i mnie. Jeżeli tylko modlisz się, gdy jest trwoga, jak to przysłowie mówi, gdy trwoga do Pana Boga, to dobrze jest, żeby w dobrych chwilach i złych żyć z Panem Bogiem. Bracia i siostry, Izajasz widział Boga na wysokim i wspaniałym tronie. Kiedy ludzie spotykali Boga, a Biblia opisuje te zdarzenia, te zjawiska teofanii, objawienia Bożego, bo sam Mojżesz, kiedy stał przy krzaku gorącym, kiedy wchodził do namiotu zgromadzenia, kiedy chwała Pańska się zniżała, Pismo Święte mówi to, co się wydarzało w tym momencie. Pismo Święte mówi takie słowa. A ilekroć Mojżesz wszedł do namiotu, cały lud powstał i ustawił się każdy przy wejściu do swojego namiotu i patrzyli za Mojżeszem, dopóki nie wszedł do namiotu. Ilekroć zaś Mojżesz wszedł do namiotu, słup obłoku opuszczał się i stawał u wejścia do namiotu, a Pan rozmawiał z Mojżeszem. I widział cały lud słup obłoku stojący u wejścia do namiotu i wtedy powstawał cały lud. I skłaniali się każdy u wejścia do swego namiotu. I rozmawiał Pan z Mojżeszem twarzą w twarz, tak jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem. Kiedy Mojżesz rozmawiał Bogiem, kiedy rozmawiał z Bogiem, cały lud stawał przy swoim namiocie i oddawali pokłon Bogu. Oni mieli świadomość, z kim się spotykają. Kiedy Mojżesz rozmawiał z Panem Bogiem, Biblia mówi, że jego oblicze jaśniało, tak że naród izraelski nie mógł patrzeć na oblicze Mojżesza, ponieważ on był w obecności Bożej. Prosili, aby zasłonił swoją twarz, bo nie mogli na niego patrzeć. Kiedy przebywasz w obecności Bożej, i stąpił Pan w obłoku, a on stanął przy nim i wezwał imienia Pańskiego. Wtedy Pan przeszedł obok niego, a on zawołał: Panie, Panie Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Kiedy Bóg przechodził i kiedy chwała Boża objawiła się, Mojżesz powiedział: Panie, Panie Boże miłosierny i łaskawy. Kiedy jesteś w obecności Boga. Nieliczni ludzie jak Mojżesz, jak Izajasz, jak Ezechiel, który oglądał tron Boży, tak jak Jan, apostoł na wyspie Patmos, oglądał chwałę Boga, o czym sprawozdaje nam Księga Apokalipsy, rozdział 4 i 5. Kiedy widzieli tron Najwyższego. Bracia i siostry, jeden z kompozytorów, George Friedrich Handel, kiedy pod koniec swojego życia poświęcił się pisaniu pięknych kompozycji oratoriów, napisał oratorium Mesjasza. Ponieważ był tak zafascynowany atmosferą nieba, zafascynowany tym, czym jego wyobraźnia i jego wrażliwość jako kompozytora przeniknęła jego wyobraźnię, kiedy patrzył na majestat tronu Bożego. Kiedy przeniósł się do sali tronowej z Księgi Apokalipsy, kiedy oglądał Boga, kiedy Jan nawet nie potrafił opisać istotę Boga, opisywał przepiękne kamienie jaspisu, szmaragdu. Mówił, że ten ktoś był podobny właśnie do takiego pięknego blasku. Kiedy widział 24 starców, kiedy widział cztery istoty wokół tronu pełne oczu, kiedy widział, że 24 starców składa swoje korony u stóp tego, który siedzi na tronie.
kiedy widział zastępy anielskie, które oddawały chwałę i cześć Bogu, kiedy śpiewały: święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest ziemia chwały Jego. Kiedy jesteś w obecności Boga, twoje życie może się zmienić. Jakże dzisiaj potrzebujemy częściej przebywać z Biblią w ręku wobec obecności naszego Pana. Pismo Święte mówi, że gdy Izajasz widział Boga w Jego świętości, wtedy otrzymał wizję samego siebie. Bo wiersz 5 mówi o tym, Izajasz powiedział: biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały Króla Pana zastępów. Bracia i siostry, kiedy my zapatrzymy się na drugiego, a my ludzie mamy taką tendencję patrzenia na innych, czasami możemy spowodować, że mogą urosnąć w dumę, ale także możemy spowodować, że czasami patrząc na innych, zawsze znajdziemy gorszego od siebie, a i w tym porównaniu wychodzimy całkiem nieźle. Ale kiedy widzimy Boga, kiedy widzimy Tego, który nas powołał do istnienia, kiedy zobaczymy, kim naprawdę jest Bóg, wtedy i tylko wtedy otrzymasz prawdziwą wizję samego siebie. Kim naprawdę jesteś? Jesteś pyłem. Jesteś nędznym grzesznikiem. Jestem nędznym grzesznikiem. Kiedyś wam opowiadałem, że w grupie anonimowych alkoholików, kiedy spotykałem się z nimi i kiedy jeden z nich poprosił: pastorze, powiedz coś naszej grupie. A wiecie, że każdy tam się przedstawia: mam na imię Waldemar, jestem alkoholikiem, mam na imię Piotr, jestem alkoholikiem. I kiedy poproszono mnie, żebym coś powiedział, co ja miałem powiedzieć? Nigdy nie piłem alkoholu, nie mogę się tym pochwalić, moi drodzy. Nigdy nie wypaliłem ani jednego papierosa. Narkotyki tylko widziałem w telewizji i żadnych dopalaczy w swoim życiu. No taki biedny człowiek, niedoświadczony, co on może powiedzieć? Ale wiecie, co powiedziałem? Mam na imię Krzysztof. Jestem grzesznikiem usprawiedliwionym krwią Jezusa Chrystusa. Co powiecie? Amen. Tak, jestem. Kiedy widzimy Boga, niezależnie kiedy jesteśmy ubrani w piękne garnitury, mamy świadomość wielkiej zależności od Boga. Jesteśmy grzesznikami. Izajasz zobaczył naprawdę, kim jest. Powiedział: zginąłem, bo oglądałem Pana zastępów. Jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy oglądały Pana zastępów. Bracia i siostry, ktoś, kto jest blisko Boga, nie będzie miał tendencji, żeby zajmować Jego miejsce. Ktoś, kto przebywa w obecności Pana Boga i studiuje Boże Słowo, uczy się, kim jest Bóg. Kiedy doświadczamy Boga w swoim osobistym życiu, Pan Bóg nas wyleczy od tego, abyśmy dbali o autorytet swój. Bracia i siostry, są ludzie, którzy... wy znacie istotę, która chciała być takim jak Bóg. Znacie taką istotę? Ale jego przedmiotem pożądania to nie były cechy charakteru Bożego. Miłość, sprawiedliwość, cierpliwość, świętość. Ale jedyne prerogatywy jego władzy. Jego wszechmoc, wszechobecność, jego autorytet. Są ludzie, którzy czasami, gdy są pochwaleni, a znamy przypadek Piotra, apostoła, kiedy Chrystus powiedział: Szymonie, nie ciało i krew ci to objawiły, Ojciec mój, który jest w niebie. Powiedział tak? Mówi: jesteś błogosławiony.
Ale Jezus nie powiedział: Piotrze, ty jesteś inteligentny, ty zauważyłeś. Widzisz, twoi koledzy nie zauważyli tego, ale ty jesteś bystry. Ty jesteś inteligentny. Jezus tak nie powiedział. Jezus powiedział: nie ciało i krew ci to objawiły, ale Ojciec mój, który jest w niebie. Ale Piotr w tym samym rozdziale poprawił swój garnitur i kiedy Jezus mówił o swojej męce i swojej śmierci, to uważał za stosowne pójść do Jezusa, wziąć Go na stronę i upominać kogo? Jezusa. Wiecie, że czasami my, kierując się nawet współczuciem, a czasami nawet swoją ambicją, wchodzimy w sferę zuchwalstwa, kiedy chcemy poprawiać Pana Jezusa, a czasami chcemy zająć Jego miejsce, bo księga, list do Tesaloniczan apostoła Pawła mówi, że jest ktoś, kto zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Ja tak mówię do was, tak jakbyście nie znali tego fragmentu. Są ludzie, którzy mają ambicje zająć miejsce Boga. Są ludzie, którzy mają ambicje zająć miejsce Piotra albo apostoła Pawła. O, żeby w służbie mieli taką ambicję, a nie w autorytecie. O, żeby tak służyli jak apostoł Piotr, który nawrócił się i kiedy Jezus mu powiedział: paś, owce moje, kiedy zrozumiał swoją grzeszność, kiedy zrozumiał, kim jest. Dzisiaj, kiedy obchodzimy święto Wielkanocy, dobrze, żebyśmy spędzili czas pod krzyżem Golgoty. Bo kiedy jesteśmy daleko od Niego, zaczynamy więcej myśleć o sobie. I kiedy Piotr powiedział: ci wszyscy mogą się zaprzeć Ciebie, ale nie ja. Ale kiedy był pod krzyżem, zrozumiał swoją sromotę, zrozumiał swoją grzeszność, zrozumiał, że tak naprawdę nawet jego przyrzeczenia i jego zaklinania nic nie znaczą z tym, co Jezus uczynił. Bracia i siostry, dobrze, żebyśmy mieli wizję Boga w Jego świętości. Dobrze, żebyśmy spędzili czas pod krzyżem. Dobrze czy nie? Codziennie powinniśmy, bo to uczy nas pokory. Bo kiedy jesteś pod krzyżem, tam możesz zobaczyć największy, najwyższy wymiar Bożej miłości. Kiedy jesteś pod krzyżem, możesz zobaczyć największą sprawiedliwość, która się objawiła nad grzechem. Kiedy jesteś pod krzyżem Golgoty, możesz zobaczyć największy wymiar poświęcenia i oddania. Kiedy jesteś pod krzyżem Golgoty, możesz zobaczyć największy wymiar posłuszeństwa. Kiedy jesteś pod krzyżem Golgoty, możesz zrozumieć znaczenie samozaparcia. Kiedy jesteś pod krzyżem Golgoty, możesz zrozumieć, kim naprawdę jesteś. Bracia i siostry, są trzy wizje. Wizja Boga, wizja samych siebie. Czy masz prawdziwy obraz samych siebie, samego siebie? Ale trzeci wymiar, trzecia wizja, którą Pan Bóg mu dał, to wizja obowiązków i prac. Bracia i siostry, te obowiązki nie przyjdą, ani praca nie przyjdzie w naszym życiu, jeżeli nie dostąpimy uzdrowienia. Bo Biblia mówi, że wtedy, kiedy miał świadomość Izajasz swojej grzeszności, wtedy przyleciał do mnie jeden z serafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który szczypcami wziął z ołtarza i dotknął moich ust i rzekł: oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a twój grzech odpuszczony. Drodzy bracia i siostry, zachęcam, abyśmy więcej przybywali w obecności Boga. Abyśmy mieli więcej świadomość tego, że On jest pośród nas. Kiedy będziemy wiedzieć, kim jesteśmy wobec świętości Bożej, zapragniemy uzdrowienia.
Uzdrowienie nie przychodzi tak znikąd, przychodzi z ołtarza, przychodzi ze świątyni, bo cały obraz zbawienia tam był ukazany w świątyni, tam z ołtarza całopalenia, tam, gdzie Chrystus się poświęcił, tam, gdzie ten symbol wskazujący na Jezusa Chrystusa cierpiącego na krzyżu, kiedy jeden z serafów wziął węgielek, dotknął ust Izajasza, dostąpił uzdrowienia. Bracia i siostry, czy my potrzebujemy każdego dnia uzdrowienia? Czy my potrzebujemy przebywania w obecności Bożej? Jeżeli dostąpimy uzdrowienia, dostąpimy Bożej łaski, będziemy nią żyć w swoim życiu, będziemy ją na nowo przeżywać, to Pan Bóg nam zleci trzecią wizję, udzieli nam trzecią wizję, o której jest powiedziane w 8 wierszu. Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł, kogo poślę i kto tam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem, co powiedział Izajasz? Oto jestem, poślij mnie. Jeżeli zobaczysz Boga, otrzymasz prawdziwy obraz samego siebie, a kiedy zobaczysz, kim jesteś, zapragniesz uzdrowienia z ołtarza. A kiedy doświadczysz uzdrowienia z ołtarza, kiedy Pan Bóg powie, kogo ja poślę, kto tam pójdzie, poprawisz się i powiesz, oto jestem, poślij mnie. Bracia i siostry, misja, do której został powołany Izajasz, nie była łatwą misją, bo ten, który go posyłał, powiedział, idź i mów do tego ludu, słuchajcie uważnie, lecz nie poznawajcie, lecz nie rozumiecie. I patrzcie uważnie, lecz nie poznawajcie. Znieczul serce tego ludu i dotknij jego uszy głuchotą, a jego oczy ślepotą, aby nie widział swoimi oczyma i nie słyszał swoimi uszyma i nie rozumiał swoim sercem, żeby się nie nawrócił i nie uzdrowiał. Ciekawe jest to, że Jezus Chrystus dokładnie cytował ten fragment w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale, kiedy mówił, że wam jest dane znać tajemnice Królestwa, ale tamtym nie. W tamtych przemawiam w przypowieściach, bo patrząc nie widzą, a słuchając nie słyszą, bo jego serce zostało znieczulone, ich uszy dotknęła głuchota, a swoje oczy przymrużyli, żeby nie widzieli. Będą stale się uczyć, ale do poznania prawdy przyjść nie przyjdą. Bracia i siostry, czy chcielibyście mówić do ludzi, do których ciągle mówicie, a oni ni w ząb nie będą reagować? Będziecie ciągle mówić, a oni, tak jak w przysłowie mówią, mówi, będą siedzieć, słyszeć, ale nic nie będą rozumieć. Ktoś, kto jest nauczycielem w szkole, wie, że kiedy przemawia się do dzieci, a dzieci nie pojmują w lot, czasami człowiek się obwinia, co ja takiego zrobiłem, czy ja naprawdę nie potrafię uczyć. Ale są ludzie, którzy przymrużyli swoje oczy i swoje uszy przytkali, żeby nie słyszeć. Co jest naszym sukcesem w pracy misyjnej? Czasami patrzymy na to, ile ludzi pozyskanych zostało do Kościoła, dla Boga. Czasami patrzymy na sukces, ile sprzedaliśmy literatury, ile udzieliliśmy lekcji biblijnych, z iloma ludźmi mieliśmy spotkania. Ale naszym sukcesem misyjnym jest podjąć inicjatywę na rzecz Chrystusa, w mocy Ducha Świętego, a rezultaty zostawić Bogu. Ellen White w książce Przypowieści Chrystusa napisała tak. Nie praca wykonywana, nie jej widoczne rezultaty, lecz duch, w jakim pracujemy, nadają wartości naszym wysiłkom. Był pewien człowiek, który chciał zmienić świat. Mieszkał w górskiej wiosce i opowiadał przepiękne historie
o błękicie nieba, mówił o świecie przyrody. Być może opowiadał takie historie, jak dzisiaj pastor Hatała opowiadał dla dzieci, o tym, w jaki sposób Pan Bóg cudownie urządził ten świat. Jak wyposażył właśnie zwierzęta w pewne instynkty, które się troszczą o swoje potomstwo. Opowiadał historię, mając nadzieję, że one zmienią świat. Ten człowiek miał zwyczaj częstego wychodzenia na rynek i opowiadania swoich historii. Gdzieś w głębi duszy był przekonany, że jego historie zmienią ludzi. Ten człowiek zestarzał się i pewnego razu podeszła pewna mała dziewczynka i kiedy ten człowiek już nie dowiedział, nie widział, nie mógł obserwować świata, ale nadal opowiadał swoje historie. Mówił o błękicie nieba, mówił o świecie przyrody, mówił o budowie ludzkiego ciała, mówił o cudach, które możemy oglądać od stworzenia świata i poznawać umysłem. Mówił o przepięknym Bogu, mając nadzieję, że te historie zmienią ludzi. Ale ta dziewczynka, gdy podeszła do niego, powiedziała: człowieku, ty nie możesz już widzieć, ty nie możesz zobaczyć, że kiedyś ludzie gromadzili się wokół ciebie, ale dzisiaj już ciebie nikt nie słucha. Zobacz, nie możesz słyszeć nawet odgłosów ludzkich. Nie ma nikogo tutaj. Ten człowiek wziął tę dziewczynkę na kolana i powiedział takie słowa. Kiedy byłem młody, wierzyłem, że moje historie zmienią ludzi. Ale nadal opowiadam tę historię o błękicie nieba, o pięknie i cudach przyrody. Mówię o śladach Bożej obecności tutaj na ziemi. Ale dzisiaj, mimo starszego wieku, nadal opowiadam tę historię, ale teraz opowiadam po to, aby świat nie zmienił mnie. Dlaczego mówisz historię o Bogu? Dlaczego dzielisz się Bogiem? Dlaczego mówisz o tym, żebyśmy popatrzyli, jakim jest Bóg? Trochę spędzili czasu pod krzyżem Golgoty, abyśmy zrozumieli, że najpiękniejszą rzeczą to jest służba na rzecz drugiego człowieka. To jest powiedzenie, kogo poznałem w swoim życiu i powiedzenie o tym, co dokonał Chrystus dla mnie. I kiedy to doświadczysz, nie będziesz miał nigdy ambicji usiąść na miejscu Jezusa. Będziesz miał tylko chęć usiąść u Jego stóp i słuchać, tak jak Maria. Choć wiele jest do zrobienia, nie zapomnijmy o tym, aby usiąść u stóp Jezusa i wpatrzyć się w Jego chwałę. Apostoł Paweł mówi, patrząc na Jego chwałę, zostaniemy przemienieni w ten sam obraz chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Amen.